Audioteka przedstawia Mikołaj Rej Żywot człowieka poczciwego Czyta Wojciech Żołądkowicz Jaśnie wielmożnym panom, panom hrabiom z górki, panu Łukaszowi, wojewodzie poznańskiemu i staroście Buzkiemu, panu Andrzejowi, staroście Gnieźnieńskiemu i Wałeckiemu, Panu Stanisławowi, staroście Kolskiemu, Pilskiemu i Moszyńskiemu, etc. Panom swym zawżdy miłościwym i łaskawym. Acz nie tajna jest nie tylko w Polszcze, ale i u inszych postronnych narodów starożytna zacność domów i narodów waszych wielmożności? Nie tajna też są u wszech ludzi zacne, sławne, a poczciwe sprawy i obyczaje Waszych Wielmożności, które jeszcze od młodości Waszych Wielmożności nie tylko iż sławnie objaśnione były, ale by je byli sobie mogli brać na kształt, a na ćwiczenie nie tylko ludzie młodzi, ale pewnie i dobrym baczeniem ozdobieni. A tego mi zda mi się za pochlebstwo żaden słusznie przyczyść nie będzie mógł, gdyż mię z tego dobrze wyświadczyć mogą ci, co się temu lepiej niż ja przypatrzyli i głośno o tym mówią i powiadają, ale acz ona sława przodków Waszych Wielmożności i także i terazejsza zacnych stanów Waszych Wielmożności sławnie trwa i długo trwać musi. Lecz jako mądrzy powiadają, iż się czasy zawrzdy mienić muszą, a my też pewnie z nimi także się mienić musimy, a co nie bywa dla ludzkiej dłuższej pamięci pismem podparto, wszystko z odmiennością czasów snadnie z pamięci ludzkiej może być odniesiono. A iż ty książki, które właśnie może zwać zwierciadłem człowieka poczciwego, Gdyż we zwierciedle, gdzie brudno, a gdzie krzywo, może wszystko upatrzyć, a upatrzywszy poprawić, teraz nowo są na świat wydane. Nie zdało mi się, aby miały być słusznie komu przypisane, a przywłaszczone nad zacny stan waszych wielmożności, które Pan Bóg i zacnością, i dostojeństwem, i poczciwymi sprawami i sławnymi żywoty ozdobić raczył. I z czego kto sobie nie doczcie w książkach niech się ostatka dopatrzy na uczciwych sprawach a zwyczajach waszych wielmożności, a temu niech będzie długa pamięć pospołu i z książkami waszych wielmożności na świecie odmiennym. Acz tak rozumiem? Jako każda rzecz na świecie, także i ty książki sędziego i podsędka o sobie mieć muszą a nie każdemu się podobać będą. Ale gdyż nie z żadnego ugonku, ani pożytku, ani z żadnej niepotrzebnej sławy są na świat wydane, tylko z szczyrej życzliwości bracie i swej, a narodowi polskiemu, niechże wiele dobry brat rozumie, a szacuje jako raczy. Bądź też to zaprawdę drudzy nie z żadnej zazdrości czynią, jedno iżby to rad w sobie ukazał, iżby to lepiej umiał, kiedy by chciał. A wszakorz, jeśli by mu się co nie zdało, awo ja pożyczę piórka, a papir też snadnie, niechże sobie poprawi, albo znowu napisze, jaką mu się najlepiej będzie zdało. A jaką widział na jednym zacnym domie ty wirszyki napisane, Sobiem kwoli budował, szacuj jako raczysz, a na swym więc poprawisz, co niek myśli baczysz, także ja też tego każdemu snadnie dopuszczam. A też pczoła nie tak szkodliwie ukąsi, jako sirszeń. Pczołam tedy o tym ja bęczeć dopuszczam. Bo poczciwy człowiek równie jako sirszeń na swym poczciwym przestawa, a nie bierze nigdy miodu z cudzego gniazda i nie kąsa, aż go rozdraźnią. Tylko proszę moich miłościwych panów, aby to ode mnie waszym wielmożnościom, jako od życzliwego sławy i długiej pamięci waszej wielmożności, wdzięcznie przyjęte było. Quia aurum et argentum non sunt mihi quod habeo hoc vobis A przy tym i sam siebie, tak jaką z dawna zwykł, jako on eschines, który gdy Sokratesowi dyscypułowie upominki dawali, powiedział, iż... Nie mam ci co inszego dać, aleć dawam sam siebie. Jako to Sokrates wdzięcznie od niego przyjął, a prawie go sobie jako syna wziął, to tam o tym historia świadczy. Przy tym daj, Panie Boże, Waszym wielmożnościom długie a szczęśliwe przy dobrym zdrowiu panowanie. Data z Kosowa. Dzień świętego Jana Krzciciela roku 1567. Życzliwy iście na wszem służebnik waszych wielmożności. Premium. To jest krótki wywód, co te księgi w sobie zamykają. Starzy oni filozofowie zacni pogańscy, nie wiedząc nic ani o Bogu, ani o wolej Bożej, ani o zakonie Jego, tylko się tak przyrodzonymi cnotami sprawując. Kto czytał ich sprawy, może się iście podziwować, pomyśliwszy sobie, co to byli za ludzie, a jako cnotliwych, pobożnych, a poczciwych obyczajów i używali, i w nich się zachowywali. Ale iż świat jako jest odmienny i z dziwnymi sprawami swymi, to już jawnie, a prawie na oko widzimy, że za odmiennością czasów jego i dziwniejszy ludzie nastawają i dziwnie się mieszają z obyczajami swymi. A mali się prawda rzec za łaską bożą, acz i prawa pańskie, i prawa wedle biegu świata Tego słusznie postanowione A znacznie objaśnione mamy Przed się co dalej To w gorsze, a w zawikłańsze się sprawy I wdawamy I bezpiecznie ich używamy A trudno się już ty koła leda Jako zahamować mają A to nam wszystko rozumki Nasze nowo wymyślne Omylne postawki Pycha, a słówka Przekęsowane czynią czego nie tak przodkowie nasze używali, co się i z starego pisma ich ukazuje, iż po prostu mówili, ale statecznie przy tym, co ich poczciwemu stanowi należało, i stali, i mocno tego używali. A iż wszyscy narodowie języki swymi sprawy, cnoty i poczciwe obyczaje dla pohamowania swowolnego przyrodzenia ludzkiego i pisali, i na piśmiech potomkom swym zostawiali, Jednochmy my, Polacy, w swym języku prawie zadrzemali, a mało pisma mamy, które by nas wżdy też czasem pohamować mogło, jakobyśmy my wrzdy w roztropnej słuszności spraw, zwyczajów i postępków swych poczciwie używać mogli. Bo jako inszy narodowie o nas, o Polakach, piszą. Iż trudno ma być, który naród tak z przyrodzenia do każdego obaczenia tak przykłonny, jako jest naród nasz polski, na którąkolwiek stronę starania a ćwiczenie swe będzie obrócić chciał. A gdyż o to nic nie dbają ci, które Pan Bóg i naukami ozdobić i ubłogosławić raczył, aby pisaniem swym albo rozważnym upominaniem swym ludzi przestrzegali z ich powinności? Tedy wżdy niech kamienie woła. Tedy mi się z tej przyczyny zdało, acz prostakowi, a nieuczonemu, przypatrując się sprawom a obyczajom ludzkim, nasłuchawając się też częstokroć, co poczciwi między sobą ganią, a przy czym też słusznie przestawają, a co słusznie pochwalono i poganiono być może, aby się też wżdy co o tym napisało, jakoby też wżdy poczciwy Polak, gdyż to każdy słusznie zeznać musi, iż jest z przyrodzenia cnotliwy, swe sprawa, swe poczciwe postępki stanowić i ku jakiemu by je końcowi rozważeniem rozumu przywodzić miał? i jako jest powinien w nich się i zachować i stanowić aby umiał. A tak to małe napisanie, które się zamyka w tych to księgach o poczciwym zachowaniu, o cnotliwym stanowieniu żywota człowieka poczciwego, podawam ci przed oczy twoje, mój miły szlachetny Polaku, acz prostym szyrmem. Ale dali Bóg życzliwym od prostego napisane ale gdyż cię Pan Bóg obdarzyć raczył z przyrodzenia roztropnym baczeniem, tak jako to i inni narodowie zeznawają, tak rozumiem, że sobie ostatka z swego uważonego rozmysłu dołożyć będziesz umiał i sławę, i myśl spokojną, i żywot poczciwy, i Panu Bogu wdzięczną ofiarę, jako żeś się o to starać powinien, okazać i uczynić będziesz umiał. Co inaczej być nie może, jedno iż musisz temu swowolnemu osłowi, a temu tempemu ciału swemu ująć obroku, a dodawać mu ostróg i przypatrować mu często mąż sztuku, aby swowolnie nie bujało. A tak gdy będziesz ty księgi czedł, tedy wiedz, iż są na trzy części rozdzielone. Pierwsza część jest od urodzenia człowieka, jakie są przypadki Jego, i jakie ma być ćwiczenie i wychowanie Jego aż do lat średnich jego. Druga część jest od średnich lat Jego, jaka ma być sprawa około Niego, i jakie mają być postępki jego i stanowienie poczciwego żywota jego. Trzecia część jest, gdy już przyjdzie do wieku ostateczniejszego, a do poczciwych, a szedziwych lat swoich. Jako też tam już ma w rozmyślnym żywocie swoim, a w poczciwej powinności swojej, a w bojaźni Bożej stanowić one wdzięczne, spokojne, a szedziwe czasy swoje. A jako się nie ma lękać ani przypadków żadnych tego świata, ani szedziwości swej, ani onego ostateczniejszego strachu, który nas już ma doprowadzić do inszego królestwa, a do inszych rozkoszy, niżli są świata tego. Co tak rozumiem, iż cztąc powoli, lepiej to będziesz umiał rozważyć, niżli jakoć tu jest krótko wywiedziono. Wale. Do tego, kto ma wolą czyść ty księgi, przetoć dano ty książki, abyś się rozmyślał, a co jest poczciwego, abyś pilno kreślał? Pomniąc na prędkość wieku, jako z wodą płynie, Jedno sława poczciwa, ta nigdy nie ginie. Pomniąc też na odmienność świata mizernego, A jako na nim nie masz nigdy nic pewnego, Bo nie dufaj fortunie, choć cię kęs popieści. Ta łaska jej ani w zwierz gdyć zginie bez wieści. Tak radzęć, w każdej sprawie rozumu się chwytaj, A do cnej poczciwości, a sławy się pytaj. A bowiem sława wieczna, która jest kwiat cnoty, Piękniej twój stan ozdobi niż złote forboty, nie folguj przyrodzeniu. Wszak znasz sprawy jego: to cię więcej do złego ciągnie niż dobrego. Nie wiesz świeckim przypadkom, nie dufaj fortunie, bo cię ta w las zawiutszy, ni wzwiesz kiedyś dunie. Bo choćbyś ty na bardziej pieścił przyrodzenie, przedsięcie to pociągnie na swoje ćwiczenie, nie pomoże wilkowi, choć mu mięsa dadzą, przed się mu młode kozy przed oczyma wadzą, a jako go powoli wypuszczą, z powroza, Ali lid wnet kwiknie świnia albo wrzaśnie koza. Kijem, że tego wilka, co cię wiedzie k złemu, niech ci nic nie przekaża poczciwemu Twemu. Uczyń gwałt przyrodzeniu. A niech cię nie rządzi, bo ktoś mu da swą wolę, wierz mi, każdy zbłądzi. I fortunie omylnej też nie zawsze dufaj. Radziej cnego rozumu z poczciwością słuchaj, bo ta snadnie uwiedzie przysmaki dziwnymi, a gdzie się ochyniemy, ani sami wzwiemy. Nie daj, że się uwodzić z swej poczciwej drogi, widzisz, żeć o idzie nieboże ubogi. Bo gdzieś cnoty poczciwej, a z rozumu spadniesz... Nie leda, jako wiesz mi, co z tym czynić, zgadniesz. Nie bądź wiszbową witką, która tak uroście, gdzie ją z młodu nachylą, a też miewa goście. Każdy gałęzi łamie, wiedząc, iż nie rodzą. Więc ją i kijem tłuką, i kozy ją głodzą. Lecz bądź drzewem cedrowym, które swe wonności podawa z libańskich gór ku ludzkiej wdzięczności, cień rozkoszny ze wszech stron rozpuszczając z siebie. Także niech wonności cnót zalatują z ciebie, a pod swym także cieniem zakryj kogo możesz, sobie w sławie, a jemu w potrzebie pomożesz. Ku książkam krótka przemowa. Cóż, miłe książki, zaż się precz bierzecie, a na wszystkie strony znać się roznieść chcecie? Nie wiecie, jaki świat ma rozbójniki? Zmylą wam szyki, bo zazdrość marna na gościńcu stoi, która cnej cnocie wiele złego broi, a wiedząc pewnie, iż od niej idziecie, kijem weźmiecie. Swa sprośna, co ludziom smakuje, wierzcie mi, iż ta też o sobie czuje, wiedząc, iż ludzi ciągniecie ku być wam w kłopocie. Bo ty dwie panie tak nasią łaskawy, ciągnąc k swej myśli wszystkie ludzkie sprawy. Zacna fortuna, iż im pochlebuje, ta was popsuje. Ale wam radzę, obróćcie się tędy, Gdzieby ominąć te rozliczne błędy, Gdzie na gościńcu sława z poczciwością, Idźcie z chciwością. Nie ustrasząć was żadni rozbójnicy, Gdy ci poczciwi będą z połu wszyscy, A jeśli wiernie pomogą cnej cnocie, Być im w kłopocie. Księgi pierwsze żywota człowieka poczciwego Jakie ma być stanowienie i zachowanie spraw i żywota Jego, poczcąwszy od urodzenia Jego aż do średnich lat Jego? Kapitulum trzecie Jako mają rodzice starać się o wychowanie młodych dziadek swoich i jako mają rozeznawać przyrodzenie ich? Jako poznać przyrodzenie w dziecięciu? A tak rodzicy poczciwi, gdy się im rodzą dziadki, mają pilnie obaczać, jeśli nie z płanet, tedy wżdy z przyrodzenia ich, ku czemu by się na potem sprawy ich i postępki ich ociągać miały? Bo snadnie koleryka poznasz i po sierści, bo się urodzi czarno, melankolik lisowato, flegmatyk blado, krewnik z biała rumiano. A także wnet i z przypadków, i z młodych jeszcze obyczajów dziecinnych snadnie się obaczyć może, ku czemu się którego przyrodzenie ściąga. Bo się będzie krewnik wnet wszystko śmiał a igrał, flegmatyk spał a drzemał, choleryk się gniewał, melancholik się frasował, a wszystko mu się nie wczas będzie zdało. A jeśli mu k temu dodasz pokarmu takiegoż, wtedy jedno z drugim pomieszawszy się jeszcze będzie większą moc w onym przyrodzeniu miało. A tak, panie matki, a zwłaszcza które są przyrodzenia dobrego, bardzo by dobrze, aby same dziadki swe i karmiły i wychowywały. Mamka, jaka ma być? A jeśli, żeby tak być nie mogło, wtedy iście pilnie trzeba szukać mamki nie kordyjacznej, niefrasownej, nie ale co by była przyrodzenia dobrego obyczajów uczciwych, która aby wnet obaczała, ku czemu by się przyrodzenie dzieciątka onego ściągało. Jeśli ku gniewu, jeśli ku ospalstwu, jeśli ku zbytniemu płaczowi albo lamentowi, wtedy go potroszę nie gniewem, nie fukiem, ale jakoby igraniem, a nadobnym, a łagodnym upominaniem pohamować, a potroszę go od onego przyrodzenia jego odwodzić będzie potrzeba, aby się wżdy w nim potroszę skromiły one przyrodzone przypadki jego. Bo widzisz, i wosk, póki miękki, tedy w się rychlej pieczęć przyjmie, niżli kiedy stwardnieje. Jedła, jakie mają być dzieciom dawane. Pokarmy dzieciom, jakie też, gdy się już imię dziecię jeść, trzeba mu i pokarmy rozeznawać według przyrodzenia jego. Bo jeśli koleryk nie dajże mu pokarmów gorących, Także i melankolikowi, bo byś jeszcze bardziej podpalił onego gorącego przyrodzenia jego. Jeśli, że też flegmatyk, nie dajże mu też rzeczy z przyrodzenia zaziębłych, bo byś także jeszcze więcej poprawił tempości i gnuśności jego, a nie pieść też nazbyt przyrodzenia jego, nie żufeczkami, nie tymi wymyślonymi pieści nie winki też, a jeśli, tedy bardzo rzadko i mało, bo im dlejsze będzie i żołądek czemu z młodu przywyknie, tego mu się zawżdy będzie chciało. A potem gdy przyjdzie na grubsze potrawy, wtedy i z trudnością je będzie przechowywać mogło i onemu żołądkowi rozpieszczonemu zawsze każda rzecz zaszkodzić więcej będzie mogła niżli owemu sękowatemu, co przywyknie z młodu i złemu i dobremu. A może się w tym i widomymi rzeczami sprawić. Patrz na te kraje, gdzie cebrem piwo piją, a pani matka i w sześci niedzielach donice z grzankami czasem nachyli, jacy się chłopi, by zubrowie rodzą, bo jeszcze w brzuchu utyje jako prosie, urodzi się jako ciele, a uroście jako wół padrze za się na owy winarze, jako chodzą, jako kokoszki z zadrobionymi twarzyczkami. A ledwego połowica na świecie, a i między chłopy już dziś urodziwszego najdzie niżli między tą rozpieszczoną szlachtą, co się winki a papinki zadrobili. ubiory, jakie mają być dziecinne i ćwiczenia obyczajów młodych. Nie wierzysz mu nazbyt z młodu knefliczków, bryżyczków, pstrych sukienek jako prosięciu, bo jako się tego z młodu nauczy, tak mu się to w pamięć wbije i tak mu się tego na po tym zawsze będzie chciało, a stąd mu i swa wola na po tym i wszeteczeństwo snadnie róść będzie mogło, a wszak mu to i na po tym nie zginie, gdy już ku lepszemu obaczeniu przychodzić będzie. Od czego dziecię przestrzegać. Po tym, gdy już będzie podrastać, nie trzeba go też nazbyt w grozie chować, bo ona młodość jego, gdyż jeszcze zmysły słabe we mdłym ciele być muszą, tedy zbytnią grozą, a frasunkiem snadnie może być zgwałcona, iż po tym zawsze straszliwa, tępa, a głupia być musi. Ale bez zbytniej grozy, a bez frasunku nadobnym napominaniem przed się mu po trosze trzeba ujmować obroków, aby nie rosło jako wiszba, którą jako nachyli także też ruść będzie. Także go też już będzie trzeba strzec od głupich, a od plugawych chłopiąt, od zbytniej czeladzi. Bo co z młodu widzi, słyszy, to mu się snadnie wbije w onę młodą pamięć jego i także z nim będzie rosło. Bo i od starszych to słychamy, iż lepiej to więc pamiętają, co się z młodu około nich działo, niż li co przed małym czasem czynili. Boć może dzieciątko czyście się, igrając, i paciorka i łacińskich słów wiele nauczyć, i A, B, C, D bardzo mu się to snadnie, i grając, w pamięć wbić może. Nie daj, mu też wiele leda czego szczebiotać, jako to inni bardzo radzi, widzą, azową to szpaczkiem. Bo jako mu to w obyczaj wnidzie, tedy mu potem z tego wszeteczeństwo uroście, którego go po tym trudno oduczyć będzie. Matki dziewki czego mają uczyć? Także też i panie matki około dzieweczek swych powinny takież pilność mieć, gdyż to jest naród mdły, a na wszystko snadnie nałomny. A bowiem wierz mi, iż młode wychowanie roztropne siła po tym obyczajów dobrych na starość każdemu umnożyć może, a widamy to i międzyrodzoną bracią, iż jeden doma źle, a swowolnie wychowany, jaki jest brzydki w obyczajach swoich, jako jest niedbały w sprawach swoich, iż wszystko snadniej i utracić, i sam się w niwecz obrócić może. A drugi, który będzie dobrego, a poczciwego wychowania, wszystko ono za nim chodząc pozbiera. A przy tym różna wdzięczność i różne uważenie obyczajów u ludzi poczciwych będzie jednego niż drugiego. Jakiego preceptora młodym dzieciom szukać? Po tym, gdy już dzieciątko podroście, iż mu się już zmysły i przyrodzenie lepiej stanowić będzie, staraj, że mu się pilno o jakiego cnotliwego, statecznego, trzeźwego, a pomiernego preceptora, aby nauki słuszne i obyczajnie poczciwe mógł z niego brać i obaczać a na lepiej go doma do czasu pochować, bo wżdy i rodziców, i preceptora potrosze się przestrzegać będzie i lepszy w czas w swym młodym wychowaniu mieć może i wżdy z onymi sprośnymi chłopięty szkolnymi pospołu ruść nie będzie i ich obyczajów sobie do młodej głowy nie nabije. Jakie towarzystwo, takie obyczaje bo to być inaczej nie może. Jakie towarzystwo takie też i obyczaje pospolicie bywają, a wszak to i między starszymi widamy, a bowiem to jest rzecz pewna, w jakie obyczaje młodość dziecinna będzie podana, takie długo i pamiętać i używać ich będzie. A możemy baczyć i po młodym drzewie, które im najlepiej uszczepiono, a oprawiono będzie, tym narychlej i uroście i wdzięczne owoce snadniej może podać z siebie. Także i po młodym koniu, i po innych zwierzętach. Nie dajże się z Nim z młodu łamać twardymi, a wichrowatymi naukami, boć mu snadnie w młodej głowie wszystko pomieszają. Ale co najpilniej uczyć go czyść, a pisać, a po trosze słowa na polski język wykładać, co by mu ku cnotam, a ku poczciwym obyczajom one młode przyrodzenie przywodziło. Boć wierę gramatyka z logiką, nie wiem, i staremu by się czasem nie uprzykrzyła. Kapitulum piąte Jaka jest różność w przyrodzeniu ludzkim? A bowiem, kto się chce przypatrzeć, jakimi dziwnymi przypadki natura nasza zawikłana, zamotana jest, ma się czemu podziwować. Bo patrz, iż się jednemu chce gospodarstwa, drugiemu konia a szarszuna drugiemu prawa, drugiemu pokoju a czytania, drugiemu tańcu maszkary, drugiemu opilstwa ceklacji, ceklacyjej, więc szyrmirstwa, więc rozmaitych poskoków. Owo jako mężec napisał, iż każdego to do siebie ciągnie, kto się w czym kocha. A czymże tych huci nasze różne, a zwłaszcza które by były szkodliwe, okrucić mamy? Jedno rozumem, a roztropnym uważeniem. Z nauki wiele przypada, co nam niską, dinąc nad niej przypaść nie może, jedno z nauk poczciwych, a z ustawicznego ćwiczenia. Bo się już stąd snadnie nauczyć możemy, jako swój stan poczciwie zachować, jako się rzeczy szkodliwych, a niepoczciwych przestrzegać mamy, jako przyrodzenie swoje nałomne, gdy nas do czego niesłusznego wiedzie zgwałcić, a zwyciężyć mamy, jako szczęście i nieszczęście uważać mamy, jako się przyszłych przypadków lękać nie mamy, gdyż widzimy, iż wszystko są rzeczy nieobacznie przeminąłe. Tylko co sobie w głowie uścielemy, to z nami zawsze i wstać, i ukłaść się musi. A jako diogenes on wielki mędrzec powiadał, iż ja wiele mam naprzód, gdy rady słusznej dostać nie mogę, iż się sam z sobą rozmówię i sam się siebie poradzę. A też ja fortuny nie patrzę, kiedy przychodzi, ale kiedy odchodzić ma, bo się tam dopiero jej wszystkie skutki okazać muszą. Aleksander Wielki powiadają, iż się nigdy nie układł, aż pierwej miecz pod poduszkę włożył, a z drugiej strony księgi, bo bardzo rad wiele czytał. Czytanie czyni ćwiczenie. A stądże mu ona jego wielka dzielność i ćwiczenie przychodziło? Czytając sprawy onych wielkich królów i mocarzów, co też przed nim bywali. Filip, ojciec jego, wielki król macedoński, gdy mu przyniesiono nowinę, już mu się był ten syn Aleksander urodził, wtedy powiedział, iżem rad synowi, ale temu ratrze iż Arystoteles żyw, a iż się za czasów jego urodził. Bo acz mi dał Bóg syna, ale jeszcze nie wiem jakiego ale ten może mi go takim synem uczynić naukami i wychowaniem swym, iż pewnie mogę wierzyć, iż będę miał z niego syna godnego. A bowiem tenże to Arystoteles, tak to więc w swych rozmowach rozważał, iż ja wolę mieć rozum, a naukę niż bogactwo, bo mię to snadnie opuścić może ale to oboja aż mię do grobu doprowadzić musi, a z niewolnika wolnym zawsze uczynić może. Bo ten, co z strachu, a po niewoli musi dobrym być, już jest niewolnikiem u żywota swego. Źli niewolnicy. Ale to jest prawie wolny, który z cnoty, a z statecznego rozmysłu swego dobrowolnie umie dobrym być. A bowiem stara to ona przypowieść jest, iż przestali dobrze źle czynić, rozmiłowawszy się cnoty. Przestali też i źli źle czynić, ale z przestrachu jakiej pomsty. O świętyż to stan, kto się tak umiarkuje, iż się sam rozsądzi, a postanowi sprawy swe, iż nikomu nic winien nie bywa. Ten się już strachu żadnego nie boi. A kto się strachu ani żadnej przygody nie boi, już złej myśli nigdy być nie może. A kto już złej myśli być nie może, już nie może być inaczej, jedno iż zawsze wesołych, a bezpiecznych czasów używać musi. A to jest żywot prawie błogosławiony, który się nigdy ni ocz nie zafrasuje, bo się już taki nie boi ani sądu, ani żadnego urzędu, ani mu zabiegając dudkuje. Nie boi się ani miecza, ani żadnego nieprzyjaciela, bo go już mieć nie będzie, tylko sobie siedząc z bezpiecznym sumnieniem, a z wesołą myślą czasów swych wdzięcznych, a spokojnych używać będzie, a żadny mu na stronę darmo nie upłynie. Jakichże nauk do wolnego żywotu?